Dzień dobry Państwu. 28 sierpnia 2024. Dobra, już nie kłóćcie się. Prace trwają, niewiele się tu zmienia, prawda? No ale już tutaj mamy ogarnięte przynajmniej o tą półkę. Gry dużo powywalane. Za chwilę ten domek stąd wyjedzie. I sobie tak wymyślałam, że właśnie tutaj zrobimy taki kącik Ładziusia z Lego jakimiś tam jego gratami, a tutaj bardziej kwestie szkolno-edukacyjne. A to nie jest edukacyjne. Też, no, to są gry różne, puzzle. Tak, już wiesz co, myślałam, że będzie gorzej. Ja myślę, że wbrew pozorom, wbrew temu, co tu widać, to ja tu widzę już światełko w tunelu. Myślałyśmy, że będzie gorzej. Że będzie jeszcze dwa dni to. Nie, zaraz z tym poradzimy. Ale? Myślę, że 2 godzinki max i będzie gitara. Dobra, działamy. No. Nagrywamy sprzątanie w pokoju. Tutaj gry są, domek, który za chwilę stąd wyjedzie i piękne książki. I stolik i mama, która jest super i siostra i lalka. Dinozaury są, lalka, portfel. No więc no! Co? Oj, na nagraniach to tam. Niczego takiego nie było widać. A teraz? Kwadracik. To dzień dobry. I nagrywamy to psiko. Nagrywamy to psiko dla mnie. Chciałam pokazać, że na dowód tego, że dzieci naprawdę budowały z dziadkiem radio, ja w ogóle jestem dzisiaj nieuczesana. Mam tutaj parę kwiatków, ale super tata to wymyślił, a w ogóle jestem cała w chlebie. Tak, dzieci zbudowały radio, zaraz zresztą pokażę wam, ale to tylko tak pobieżnie, bo niewiele umiem o nim powiedzieć sama. Ale proszę, co tutaj zostało przygotowane dla dzieci. Klara, kierownik działu rozwoju. Proszę bardzo, jest tutaj wypisana ta jakaś... No, jakiś identyfikator. Matylda, kierownik działu produkcji. Inżynier Władek, mistrz zmiany. Proszę bardzo. A oprócz tego tutaj mamy taką teczkę, w której normalnie są jakieś schematy, rozumiecie to? Patrzcie się. Tutaj coś chyba było tłumaczone. Dziadek im coś chyba tłumaczył. Tutaj było radio, my to malowaliśmy jakby... Poczekaj, projekt... Wykonawczy. Ja nie mogę, Władek coś tutaj ma. Tutaj też coś dziadek pewnie tłumaczył. Nie, no jest niemożliwy. Dobra, puszczamy to. No dobra, w każdym razie. A tutaj piosenki, które chcieliście sobie coś... Dobra. Nie, no superowe to jest po prostu. Bardzo mi się podoba. Chowamy to, bo to jest bardzo ważna dokumentacja, nie? Dobra, zaraz to gdzieś ułożymy. Robota przy sprzątaniu cały czas trwa, więc dzisiaj niespecjalnie jest czas na jakieś wymyślne obiady, ale przypomniałam sobie, że mam jeszcze słoik zupy, którą właśnie teraz ogrzeję razem z makaronem. I nie wiem, my dorośli zjemy sobie jakieś pomidory, jakieś mozzarella, jest zaraz te papryczki, może na patelnię wrzucę, a dzieciaki zjedzą zupę i myślę, że na razie to wystarczy, a później po prostu sobie poprawimy jakąś jajecznicą albo kanapkami. Skupimy się dzisiaj na tym, żeby skończyć przynajmniej te pokoje, bo już wszystko, co będzie później, to ja sobie ogarnę szybko. Myślę, że jutro przez cały dzień zrobię resztę domu, tak przynajmniej tak z grubsza tam, gdzie chciałam. A te dwa pokoje to była po prostu, to był istny Armagedon, naprawdę. A jeszcze zabierałam się do tego, jak pies dojeżdża. No ale już widać jakieś światełko w tunelu, także nie jest źle. Jak widać, już stawiłam wodę na makaron, jest zupa, mamy pomidorki, mamy te papryczki, to zaraz coś tutaj będziemy modzić. Zanim nam się, wiecie, pomarszczą, no nie? No i tyle. Działamy. Tu jest jeszcze cały czas bałagan, wiadomo. No bo tak, skupiona jestem na razie gdzie indziej, nie? Nasz dzisiejszy obiad, posiłek obiadowy, nie wiem jak to nazwać, podano. Proszę bardzo, siadajcie. Już wam daję łyżki, tylko ciepło jest. Musicie chwilę poczekać. Pietruszka. A, pietruszka? Dobrze, zaraz ci pokroję. Już myślałam, że aliolio. Zjadłeś? Nasz posiłek dobiega końca.
Ale jaki? No taki nieoczywisty dość. Jak na obiad. Główne papryczki jak dla mnie. Mhm. Są bombowe. No, bardzo dobre. Z tą grzanką. Nie no, w ogóle. Z tym wszystkim. To jest czadowe. Jeszcze oliwa. Tak. Z tego czosnku. No, dobre wszystko było. Bardzo dobre. Jeszcze zostało kilka papryczek na powtórkę dla ciebie, ale widzę, że wymiękasz, deczko. Wymiękam, no. Się kanapek niepotrzebnie najadłeś już. Ale dobrze, że jest taka dosolona. Papryka? No tak, to właśnie chyba jest kluczowe w tej papryce, żeby była jeszcze tak najlepiej grubo zmielona ta sól. No. Tak. No i bardzo dobre to teraz wyszło. Bomba. Ty na grillu to można też zrobić. No to tylko... można łatwo zrąbać na grillu, jak zapomnisz, nie? I odejdziesz. Chyba, że zostawiasz na tej tacce. No właśnie się zastanawiam, tak? Jak to zrobić, w razie czego. Nie wiem. Dobra, do przemyślenia. No tacce to tak się uparuje bardziej niż grilluje, to tak nie bardzo to... Tam to spokojnie można mieć... Patelnię. Taką patelnię dużą. Kładziesz na rozgrzanych tych ogniach. Mam taką żeliwną patelnię, tylko ma drewnianą rączkę i to z nią był właśnie taki problem, bo ja ją chętnie tam już przeniosła, powiem ci. Jaką ma rączkę? Drewnianą. Bo nie lubię jej w domu używać, tej patelni. No bardzo jej nie lubię. Przecież jej tam nie spalimy. A patelnia ogólnie jest super, no jest taka, ale właśnie w domu jest za ciężka, taka, no nie no. No to udawaj ją tam, się będzie przydawała. Tam to może właśnie no, prędzej, widzisz, nie? Widzisz, że teraz się przyda pick-up właśnie, żeby pojechać po... O Jezu, właśnie, my drewna potrzebujemy na piątek, by się przydało. Po drewno dzisiaj się raczej nie uda. Znaczy jutro jest czwartek dopiero, no to jutro by trzeba było, nie? Mhm. No i tu muszę jechać właśnie jakieś zakupy klarzy zrobić. I tak jak rozmawialiśmy ostatnio, już nie będziemy cudować w tym roku z jakimiś tam wielkimi daniami, bo zawsze tak się nawymyślałam, jakieś hot dogi, jakieś pałeczki, jakieś nie wiadomo co, a potem w sumie jeszcze szczególnie masz wyciupał. Znaczy gorąco ma być, więc podejrzewam, że nie będą wcale głodni. Zrobimy coś takiego, coś prostszego. I bez tam jakichś ceregieli. Tym bardziej właśnie, że jak jest gorąco, to się nikomu nie chce jeść, a jeszcze bardziej nie chce się nikomu tam stać przy ogniu i cudować, nie? Jak Matylda ma urodziny, to jest inaczej, bo to marzec, to nawet ostatnio... Tak. Chociaż jest raczej ciepło jest, no ale no tak, jest różnica. No nic to... Jedna urodziny Matyldy. Odwołaliśmy właśnie życia. Tak, w zeszłym roku. A w tym roku zrobiliśmy później właśnie i też było bardzo fajnie. Właśnie dobrze było. W zeszłym roku właśnie życa, a w tym roku zrobiliśmy nie w marcu, tylko... Kiedy my je robiliśmy? W kwietniu, czy... Nie wiem, jakoś później w każdym razie ciepło, już było cieplej. I Władka urodziny też w tym roku zrobimy, tak jak w zeszłym roku. Władek prawdzie ma urodziny w październiku, w zeszłym roku zrobiliśmy je we wrześniu. Właśnie po to, żeby ta pogoda była taka bardziej przyzwoita. Słucham pana. Wysław, ja cię będę starała się namówić, żebyś sobie po prostu dał spokój z tym gratem. Co myślisz? A może dziadek by ci pomógł to złożyć? Tak. No dziadek mi taki mechanik. Ty w ogóle nie widziałeś, co dziadek im do tego radia dołączył. Właśnie nagrałam to dzisiaj do swojego filmu. Co? Dostali takie identyfikatory. Inżynier Władek, to był kierownikiem tam czegoś. Jedna była kierowniczką z rozwoju, druga była działu rozwoju, druga była kierownikiem działu jakiegoś tam. Jakieś tam dostali papiery, jakieś schematy, jakieś... rysunki. Co wiesz? Historia do tego. Jest, że po prostu sobie złożyli radio. Fajno. No, Wadziuś. Żegnasz się z tym sprzętem? Nie, no zaraz go spróbujemy jakoś złożyć. Może się... Zjadłeś zupę? Wadzio? Nie, bo ciągle klej tam mlaszczy. No i to nagle ci to przeszkadza, rzeczywiście, no. Dobra, idę to wstawiać do zmywarki i idę dalej do roboty, bo przecież się, kurde, z tym nie wykończę. No. I zrób pesto. Ty chciałeś aliolio, tak? Tak, ale ja na tyle wstawiam. To pesto czy aliolio? Muszę zdecydować. Ty to chyba bardziej aliolio. Dobra, idziemy tak do kuchni. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Chodź. A jak zrobiła pilota i to będzie No właśnie, chyba niespecjalnie.
Ale pachnie, no. Więc jeśli chodzi o obiad, to tylko Władek stawia opór. Dziewczyny już spożywają deser lodowo-owocowy. Władysław, ja idę do roboty, a ciebie namawiam do tego, żebyś szybko zjadł i miał to z głowy. Już i tak ci trochę pomogłam z tą zupą. Nie! Tak, będziesz chodził głodny znowu, tak? I potem będziesz stękał, że cię brzuszek boli. Nie. Tak, Władek. Nie chcesz jeść ostatnio normalnie, tylko cudujesz. Nie. Nie będziesz silny, żeby... Proszę z Matyldy brać przykład. Ta nigdy nie dyskutuje, ona zawsze wszystko zjada. Po co tak gadasz? Jak nie będziesz tego jadł, to zjadł, to będziesz najniższy. Tam. Jedz. Będziesz niższy niż mój kolega. Żebyś miał siłę się uczyć. Właśnie. Nie. Jak nie będziesz miał siły, to będzie pała za pałą. Czy tam same czarne słoneczko? Dobra, Niuniu, zjadaj, nie dyskutuj. Nie. A my idziemy. I wracę, mam nadzieję, że zaraz do nas dołączysz. Odebrałam paczkę. Ale co, za długie są? Nie, super są. Od środka. Nie, właśnie mi się wydaje, że będą dobre. Tak pierwsze te jesienne. Jak jej dotknę, to będą... Ale zarąbiście to wygląda, wiesz? Jak filmu Bye Bye. Jak co? Ale w ogóle ta bluza jest zarąbista. Sama sobie taką kupiła. Co, nie? Jakby była czarna, to ja bym z chęcią taką wzięła. Ale to fajna, ta fajna z tymi żółtymi. Bye Bye. Nie, masz już żadne szans? Trochę tak wygląda. A gdzie Władek jest? Dobra. Fajowo to wygląda. Dla Władka mam portki, bo te to się chyba zawsze przydają. No, nie mam zwyczaju kupować drogich dresów, bo przecież to się tak tyra, gdzie się da. To są spodnie dla babci. Trzeba, żeby je zamówić. Dobra, słuchajcie. Dobre lizaczki wam kupiłam bez cukru? Już takie cały czas kupować. Do szkoły. Szkoły. Dobra. Słuchajcie, zaczyna to już wyglądać. Pokaż, co tam jest. Masz kitonzo, przyjaciel kochany. Jest, zapal światło, bo już mi ciemno, duszno, zapalaj. Radio umieściliśmy tutaj. Ogólnie robi się już przyzwoicie. Cały Boży dzień i dalej nie skończyliśmy, bo jest na biurku jeszcze mnóstwo rzeczy do przejrzenia. Te wszystkie kredki trzeba poprzeglądać, posegregować. Flamastry, to wszystko, ale też nie dziś, na pewno. Ja tu tylko zaraz odkurzę, ubiorę pościel i kończymy na dziś. Mam dość. Jest z grubsza zrobione wszystko, więc no nie ma tutaj co dramatyzować. No nie. Dobra, niech on wyłazi stąd, bo ja chcę to już ustawić gdzieś. W tym pudle będziecie mieli te wszystkie takie papiery przeróżne, kolorowe, bo tu nie ma w sumie gdzie tego trzymać inaczej. No ale to tam będzie? Nie, postawię to koło szafy. Już. Albo gdzieś tam pod stołem, może nie wiem. No gdzieś. A czemu to jest niewyłączone, Matylda? No i teraz już można powiedzieć dobry wieczór Państwu. U nas wieczór pod wiatą sobie trwa. Specjalnie to się wiele nie dzieje. Sobie siedzimy, jest cisza, jest cieplutko, wreszcie taki fajny wieczór. W lipcu się może zdarzyły ze dwa takie ciepłe, naprawdę ciepłe wieczory i teraz też się fajnie zrobiło. Nie chcę puścić? Ale muszę mu to wyrwać tam albo wyciąć. Ty tu jesteś płaczek, taki histeryk trochę ugryzio. Jesteś taki płaczek, nie, nie. Jaka miłość. Siad. O, jaki grzeczny. Już jest gotowy. Gdzie ci to wyrywać teraz? Gdzie? Ty już wiesz, co robię. Nie, on chce, żebyś go miział, a nie tam wyrywał. Nie, to trzeba uśpić po prostu do takich rzeczy. Dać mu coś do jedzenia. Takiego zajmującego, jakąś kość albo coś. Do jedzenia, no. Już krzyknąłeś sobie? Radośnie? No to tak. Jest ciepło, cicho. No, jest przyjemnie. Tak letnio. Tak letnio, no. Właśnie takie ostatnie pewnie fajne wieczory teraz przed nami. No. Jeszcze może we wrześniu się trochę takich trafi, ale ogólnie to już polecie. Polecie. Już polecie. Kukurydza już. A co w Sylwestrze robisz? No, już zaraz będzie. Nie mam kurtki. No ja już z grubsza wszystko dla dzieci mam, chociaż jutro muszę rano usiąść
jak będziemy kawę pić czy coś i pozamawiać jeszcze tak buty dla Matyldy, już sobie wybrała tam jakieś. A ja mam wszystko i... Telefon ma obiecany, trzeba by jej to załatwić też, wiesz. A w ogóle to też pomyślałam, że muszę wreszcie się zmobilizować, usiąść do konta naszego i tam tak załatwić parę rzeczy takich, tam jakieś właśnie te jakieś tam są dodatki, które się można ubiegać, to też wypadałoby. No. Plus jeszcze chciałabym im założyć, wiesz co, subkonta takie, żeby kartę mieli. No głównie chodzi mi o Matyldę, tam reszta to co może mieć, bo Matylda często gdzieś tam sobie idzie z koleżankami, coś tam i w sumie to niech ogarnia już takie rzeczy, w sumie to już dawno powinna mieć taką kartę, którą może płacić ewentualnie blikiem, zbliżeniowo telefonem mogłaby wtedy płacić czy coś, no nie? No, no trochę przerażające, ale no w sumie. No ale co cię przeraża? No będzie korzystać ze środków, które ma na dyspozycji na tym koncie. Wiem. Jak będzie miała, okay, nie wiem, 20 zł, to tylko w ramach 20 czy 50 może wtedy szaleć, nie? No to tak. No. Albo na przykład jest na wycieczce i powiedzmy dajesz jej gotówkę i mniej, nie wiem, z jakiegoś powodu potrzebuje, to wystarczy jeden telefon i możesz blikiem jej wysłać na to konto pieniądze i może zapłacić, no nie? Już jesteś taki trochę wtedy spokojniejszy. Nie musi liczyć, nie wiem, na kogoś na przykład, nie? No. A w mBanku teraz jest w ogóle jakaś promocja chyba do 5 września. Dzisiaj przeczytałam, że dają jeszcze taką opaskę chyba, która nie wiem, czy jakoś niezbliżeniowo działa właśnie. To też może nie głupie. No tak czy siak właśnie jutro powinnam się tym zająć, może z rana. Jutro jest co? Czwartek. No to właśnie dobry moment. Może do poniedziałku się to wszystko uda wtedy zamknąć. No i co? W ogóle mnie męczą już na zakupy takie wyprawkowe, chociaż ja dzisiaj przyjrzałam bardzo dużo rzeczy. Znaczy wiesz, no trzeba kupić zeszyty, trzeba kupić jakieś tam jeszcze dodatkowe długopisy, ołówki, jakieś takie rzeczy. No. No już mało rzeczy w sumie, bo dużo rzeczy jest, ale właśnie na przykład kredek jest bardzo dużo, muszę je tam po prostu poprzeglądać, porozdzielać, bo to w sumie jest bez sensu kupować cały czas nowe. Film o ziewaniu. Znowu. No ja tu mówię o ważnych rzeczach. Chciałem pozdrowić panią Stanisławę Bazan, która nam ostatnio tak napisała, że to był film o ziewaniu i przyznałem rację. No, to był tak film jest. O ziewaniu, ale no to jest... Ale u nas życie. Właśnie jest życie, tak. No takie jest. Często ziewamy. Ja to w ogóle często ziewam, nie wiem dlaczego, ale często jak zaczynam nagrywać, tak jak nie ziewam, tak jak zaczynam nagrywać, to mi się włącza jakiś tryb ziewania. Rzeczywiście. Mam coś takiego. Dzisiaj mieliśmy w ogóle te zapiekanki robić już drugi dzień i nie zrobiliśmy. No to zrobimy jutro. Wiesz, że ja dzisiaj byłam tak zdeterminowana, żeby skończyć ten bajzel najgorszy, bo to, co wszystko jutro zrobię, to ja resztę domu oblecę jutro. Zrobię to w jeden dzień wszystko. Nawet nie cały dzień. A propos tego bajzlu, to ja mam takie jedno przemyślenie, że fajnie jest te rzeczy im kupować, bo widać, że się chwilę cieszą, ale równie fajnie jest się ich pozbywać. Tak. I nie mieć ich. To znaczy wtedy, kiedy już są poza ich zainteresowaniem, to nie ma sensu tego trzymać, trzeba się tego pozbywać. Akurat tak się fajnie składa, naprawdę fajnie, że dużo rzeczy oddajemy w dobre ręce i będą dalej używane i to w różnych miejscach. To wtedy, i to jeszcze chętniej się oddaje wtedy. My czasami tak dostajemy rzeczy i to też jest ekstra, bo pracują te rzeczy dalej. Tak. I nam jest też miło oddać coś, co no wiadomo, że się przyda gdzieś. Mhm, dokładnie. To jest ekstra. Także super. Ja w ogóle mam poczucie dobrze zrobionej roboty w tych dwóch pokojach. To zrobiliśmy naprawdę dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj. Ja no, wow, po prostu rewolucja. Wory. A worów było nie dwa, nie trzy, nie pięć. Ile rzeczy tam było gromadzonych, naprawdę. Ale wiesz, to nie jest takie gromadzenie, nie tego typu gromadzenie, że olewałam i się po prostu zbierało przez tam. Regularnie robię takie porządki. Nie. Tylko po prostu teraz okazało się, przyszedł taki fajny moment, że okazało się, że większość w ogóle zabawek ogólnie pojętych jest niepotrzebna, bo się przestali bawić takimi rzeczami już, jak nie wiem, lalki, samochody takie większe. No, nie, no takie rzeczy już w ogóle nie są, nie interesują ich w ogóle. Zostały już głównie rzeczy teraz takie bardziej, nie wiem, jakieś książki takie z zadaniami różnymi, to lubią też. Puzzle, gry, tak. Ale cała reszta takich Lego to też. Ale cała reszta po prostu... Nie miałam dzisiaj żadnego żalu, jak wrzucałam z tego wora jakieś zdekompletowane jakieś właśnie zabawki, gry, jakieś takie, wiesz, które już ciężko byłoby podać dalej. Trochę żal jednak zostawić, ale jak zostawisz, to wiesz, że i tak gdzieś na końcu się ich pozbędziesz, tylko przedłużasz ich po prostu trwanie w domu. Nie? Po zabawek to w sumie to z tobą o tym chyba nie gadałem, ale nasz widz Magiczek
namawia mnie już po raz chyba drugi na wyjazd na Nürburgring. Wiem, już słyszałam ten temat, no. Na upalanie emek BMW, no i wypadałoby to chyba zrobić. No po ostatnim evencie, chociaż no, to nie był event dla mnie, to ewidentnie. Tak, oj, ale weź tak powiedz, ale... bo to wszystko było fajnie zorganizowane, ja byłam pod tak, wrażeniem tego, jak to tam było tak. Fajnie przygotowane tylko, wszystko. No, ja nie chciałam zjeździć pitu, no wiem. Ja chciałam tam... To była fabryka, wiecie, to tak. Było takie jeżdżenie, jeden wychodzi, drugi przychodzi i tak po prostu jeden za drugim wchodził, wychodził z tego toru i widać było, że tam często, ja z perspektywy widza widziałam, jak ty jechałeś, jak Karol jechał, że często mieliście przed sobą po prostu przypadki takie, które wam przeszkadzały i się bawić zwyczajnie. No, ale tego się tam nie dało uniknąć przy takim natężeniu i przy takiej ilości ludzi, to było, to nie mogło być inaczej, nie? Ale po raz kolejny już to powiem, ten Lancer to był dobry wybór. Super ruch, tak. Myślę, że Ferrari, Italia, tam jakieś inne, ale, nie dałyby mi tej. Ale kolei. Właśnie widzisz, ja miałam taką myśl od samego początku, jak tam byłam, że no ja nawet tak na to patrzyłam, miałam inne typy, inaczej bym sobie siebie widziała w takiej zabawie. Wiem. Inaczej ty no to widzisz, bo... Zabawie, a dla mnie no już... właśnie, no o to chodzi. Trochę, no... no inne masz oczekiwania już coś, tak, bo no więcej i... umiesz po prostu, masz większe pojęcie. No tak, po prostu. Niestety chyba tak, ale ogólnie tak. No czerpałem przyjemność z czegoś innego, tak. No więc właśnie, tu każdy... Z wejścia sobie do... Ferrari, czy tam do Lambo i nie wejście bardziej. Okrążenia w tempie. No ale widzisz, to no, każdy ma inną zupełnie inne przełożenie. Ja, dla mnie nie byłoby fascynujące wsiąść do czegoś, co po prostu jest Lambo albo Ferrari, tylko dlatego, że to jest taka marka, to, że to by mnie bawiło. Zwyczajnie estetycznie, takim estetycznym okiem na to patrzyłam. Podobało mi się niebieskie Lambo i chętnie bym sobie takim się przejechała. Ale z ty drugiej masz strony... Masz świadomość, że to były Lambo takie... Dla, no może jak powiem dla fryzjerów, to się ktoś obrazi. No wiem, te takie słabiutkie pewnie, no ale właśnie, to zależy kto jaki ma punkt odniesienia i jak się będzie tym cieszył. No ja z moim marnym doświadczeniem tego rodzaju, to bym się cieszyła tak czy siak, bo mi się po prostu podobało, tak? Nie wiem, czy teraz muszę wytłumaczyć, bo tak powiedziałem, dla fryzjerów, no kiedyś się mówiło, że Boxster to jest Porsche dla fryzjerów, a że tak. Ale powiem ci... Chyba Opel GT też był korwetą dla fryzjerów. Tak się po prostu mówiło i dlatego ja to powtarzam. Wiem, nie to, żebym... Nie. Nie masz przeciwu. Niczego złego na myśli. No. Wiem. Kłaniam się wszystkim fryzjerom. Ale powiem ci, że jak tam byliśmy, tylko tak no byliśmy we czwórkę i tak już nie chciałam przedłużać, ale przeszło mi przez myśl, żeby cię naciągnąć na to, żebyś mi kupił przynajmniej jeden przejazd, a już potem, no nie było warunków potem na to, tym takim bolidem wściekłym. Ja tam chciałam zostać jeszcze. Ale ja się chciałam przejechać jako pasażer. Tym KTM-em, a właśnie, tak. Ja chciałam, że jak widziałam, jak ci kierowcy, którzy tam byli, jak przewiózł jeden, raz widziałam po prostu, jak przewiózł, albo to była jakaś dziewczyna, albo jakiś taki młody ktoś taki drobny siedział obok niego. Co on wyprawiał na tym torze, jeszcze bąki na koniec wykręcił takie, zanim zjechał z tego toru. No widać było, że no po prostu, zabawa była fajna. Sam bym to chętnie zrobił. No, fajnie. Z przyjemnością. No, to tak pogadaliśmy. A tak w ogóle to jeszcze właśnie a propos tego, jaką przyjemność kto mógł mieć z tego, to tam byli niektórzy, którzy byli umówieni na jazdę obok. Nie jako kierowca. No tak, bo mogłeś tam wybrać sobie, czy chcesz być kierowcą, czy pasażerem. To w ogóle... Ale właśnie ci powiedziałam, że ja bym chętnie wsiadła jako pasażer do takiego KTM-a. No, teraz już tego nie nagram, ale Kitek nam jeszcze dzisiaj na wieczór przyniósł myszkę i zostawił pod wejściem na teraz. Kochany jest. A nam się zachciało zapiekanek. To będą zapiekanek. Mogę powiedzieć, która jest godzina, czy nie? Lepiej nie. Lepiej nie. Ale zachciało nam się zapiekanek. W nocy. To też może część społeczeństwa uspokajać, że chce nam się jeść.
Pozdro dla kumatych. Co, maestro? Super myszkę przyniosłeś. Super ta myszka, naprawdę. Duża, tłusta. Szacun, stary. Ty to umiesz złowić. Gdyby nie ty, to bym jej nie zauważyła. Ale widziałaś ją? Teraz widziałam. No. A szłam z nim na rękach i nie wiem. A tak ją dość widać krwawo ten zakatrupił. Rozprawił się z nią tak. Na ostro. Konkretnie. Tu cię interesuje, tu cię interesuje. Aha. A to co, to już się skończył? Władek go pewnie wykończył. Właśnie miałam kupić, zapomniałam. No to mamy taki ketchup, może być? A nie możesz zobaczyć na dole jeszcze? Mogę zobaczyć, jest tam. Nie, to nie ketchup. Ale to jest bardzo podobne. Hej. Cebulla. Słucham? Czego, cebuli? No już miał nie być właśnie, a Barbara jednak... Ale na tej pierwszej znalazłeś? W kwaterce? Nie, były odłożone, wyrwane i odłożone. Gdzie były? No, obok, dosłownie na drewnie. No widzisz. To ty z moją mamą tu masz jakieś porozumienie. Cebulowe. Wyrwała, bo już była, wiesz, gotowa ta cebula i położyła obok. Pomóc ci, Basia? Lepiej nie. Co, nie, nie. Dobry zabójec. No tylko cię tu smeram, halo. Pasek od telefonu musi zginąć, niestety. Au, kurde! Ale mnie dziabnął. Skubaniec. Nie, nawet mnie nie dziabnął, tylko mnie złapał pazurem. Niechcący to zrobię, no, wybaczam mu. Chodź, chodź. Decybel. Chodź. No właśnie, gdzie był pies Decybel? Może ktoś wie. W tym samym filmie był Kundlozol 1000. I chodzi o scenę z Borysem Szycem. A ja właśnie patrzę, czy... No nie, nie. Nie ma tragedii. Nie ma krewki.
To chyba mi też tak nie dziadne. Uwielbiam takie wspólne gotowanie, naprawdę. Uwielbiam to. Żeby się pomachać choflą. Pieczarkę coś tu pomieszać. Ale ładnie pachną. Wow. To najgorsze miejsce, no. No ale nie chcący to zrobię. Drzoźniłem się z nim trochę, no. Chcesz pobrać kiełbasę na swoją cześć? Oczywiście. Bo ja to nie chcę. Może być. Może być. Oczywiście, podniosę. To może być kiełbasa z czegoś dzikiego. Nie, nie dopytałam. Nie wiem, środek nocy to jest idealna pora na zapiekanki. Każda pora jest dobra na zapiekanki. Może od tego zacznijmy. A tu jakiś łogun się trafił. Nieprzycięty. Dobra. Dobra, idę zobaczyć. Nie, nie ćwierkaj tak. Dobra, idę. Co? Nie ma keczupu, gościu. Słyszysz? Ja ciebie też. Ty już weź, poczekaj. Uspokój się z tym, dobra? Nie ma. Tu też nie ma. Keczupu nie ma. Do piekarni. U nas w domu. Przynajmniej. A, won do piekła. Zdał piekanko wściekła. To może być wszystko jedno, na której półce tutaj położę, czy nie? Niżej. Oczywiście. Nie, przepraszam. Teraz? Nie sprzątaj tu teraz. Pomidorka? Faktycznie. Każdy ma inny smak. Mhm. Każdy kolor inaczej smakuje. To jest fajowe. Poważnie, to jest odczuwalne. No. Jest to możliwe. I te różowe są najbardziej smaczne. Jakie? Takie różowe. Takie jakby malinowe, nie?
No. No to chyba ostatniego zjadłem. Różowego. Czekaj, jak to z jedna? No, wypadło mi. Co? No, nie, yeah, spoko, Maroko. Luzik, guzik. Wow. Ale dobra. To jest do jedzenia. No, przecież. No. Wow, ale gorąco. Coś jak prażona cebulka. No. No i czym my sobie to polejemy? A tu pomidory są z oliwą? Może przed telewizor? Co myślisz? No. Kurde. No właśnie, a co? Nie mamy tutaj nic żadnej takiej tej. Soczek. No tam masz jeszcze oliwę i czosnek, jak chcesz. No tak, ale coś keczupowego. Nie ma. Ha, ha, ha. Wysoko? Czy nie? Weź mi to otwórz. Już. Dobra, już ty o picie swoje to zadbasz, tak? Bo nie wiem. Ja już mam, tak, no. No bo co ja mogę wymyśleć? No. Tę pastę może. Ja tam mam jedną. I muszę się zaraz podpiąć, bo tu już jest tragedia. Tu jest jeszcze jedna grzanka. Dobra, to zjedźmy najpierw to. Tak. Fota będzie teraz. Czekajcie, ludzie. Gdzie idę? A, czekaj, tu jeszcze. O. Cóż to podepnij się, cóż będzie następowanie. Czekaj, tylko muszę iść, bo gdzieś mi tutaj widelec się wziął i wypadł. YouTube'a włączam. Dobrze.